Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście Też Odchodzę. O procesie dystansowania się i lub odchodzenia z Kościoła katolickiego. Dziś moją gościnią jest Irena Owsiak, autorka kanału Healthy Omnom, dietetyczka, super pozytywna osoba. Polecam obserwować ją nie tylko na YouTubie, ale też na Instagramie, a mi opowiedziała o bardzo trudnym etapie jej życia. Cześć Irenko. Cześć Jola. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać na temat Twojego odejścia z kościoła katolickiego. To nie ukrywam, że trochę się zastanawiałam, bo to dla mnie w sumie trudna rozmowa, ale stwierdziłam, że hmm, to może się najgorszego stać. Jeszcze <grym> rozmawiając z Jolą to już w ogóle wiem, że będzie spoko. Tak tak właśnie też to czuję, że to y, jest dla Ciebie trudne i, i będzie i było. Także na podstawie tego, że czasem przemycasz na Instastory te informacje i, i też... Pisałaś tam o tym. Bardzo krótko, bardzo tak skupiona była ta informacja, ale ja bardzo wyraźnie w niej czytałam to, że to było super trudne doświadczenie dla ciebie. No, bo było. było coś bardzo trudnego i w sumie dopiero niedawno zaczęłam sobie uświadamiać, że to w sumie było traumatyczne w ogóle, całe to doświadczenie też momentami. No, dopiero teraz sobie? To no, tak, teraz sobie to uświadamiam. Wcześniej miałam takie, że no, byłam kiedyś bardzo mocno wierząca, potem przestałam, było to trudne, bo od początku to, jakby to było dla mnie trudne. Ale no, okej, okay, tak jakby idziemy dalej. I tak jakoś niedawno dopiero zacząłem zwracać uwagę na to, jak wiele rzeczy teraz w moim życiu obecnym z tego wynika, i trudnych rzeczy, trudnych jakichś kawałków, które sobie muszę teraz przepracowywać. Wciąż. Wciąż. Znaczy, o już lata. <laughs> znaczy, o od to z kościoła? Mm. Nie mam, kurczę. To było jakoś końcem w środku studiów, nie wiem, cztery lata temu coś takiego. Mm. 5. A co to znaczy w Twoim przypadku, że byłaś e, wierzącą osobą? Znaczy no ja pochodzę z takiej bardzo mocno religijnej rodziny, ale takiej nie tylko, że wiesz tam do kościoła w niedzielę i tyle, tylko z takiej żywo religijnej rodziny, mm. że wiesz, ja od drugiego roku życia jeździłam na rekolekcje, zawsze w wakacje do czasu, kiedy tam byłam na studiach. Chodziłam na wszelkie wspólnoty, jakieś oazy, grupy apostolskie, scholki. No było tego po prostu bardzo, bardzo dużo w moim życiu. Od małego? Od małego, Pamiętasz no. jakieś swoje pierwsze takie wspomnienia? ojej nie, mieliśmy takie rekolekcje rodzinne, gdzie mm -hmm. wiesz, tam po prostu... Znaczy ja ogólnie, wiesz, jak sobie myślał o tych wyjazdach teraz, jak byłam dzieciaczkiem, no to było no się z rodzicami, ktoś miał grupkę swoich tam jakichś dzieciaczków, co chodzi na swoje jakieś, my na swoje, śpiewało się, bo jakieś, wiesz, tam spotkania, była ogólnie taka moja atmosfera, więc takie raczej są miłe mm. doświadczenia, tak samo jak, nie na przykład u mnie w domu się zawsze modliło wieczorem i to też było coś takiego wiesz, fajnego, że po prostu całą rodziną się zbieramy wieczorem, mówimy, za co jesteśmy wdzięczni i w ogóle, no takie, wiesz, to było, było w tym też bardzo dużo dobrych rzeczy. Powiem ci, że jak właśnie o tym opowiadasz, to sama sobie przypominam swoje dzieciństwo, bardzo podobne mam doświadczenia i mam super wspaniałe wspomnienia z tych wszystkich rodzinnych rekolekcji. To było po prostu, ja nie wiem, że powiązane z tym, że to były wakacje i tak dalej. No, jakby naprawdę ta taka pełna, ciepła atmosfera, takiej bliskości, takiej przyjaźni też z tymi innymi dziećmi, czy w ogóle między rodzinami, no nie? No. A miałaś taki moment, że jak dorastałaś, to myślałaś sobie, że ja kiedyś też będę mieć taką rodzinę i też będę jeździć na takie Tak, no, no pewnie przecież, wiesz, to był w ogóle, no ja w pewnym momencie mojego życia tak to, to był wzorzec rodziny dla mnie, właśnie taka chrześcijańska rodzina, tutaj rekolekcje, tutaj coś tam, że no, no pewnie, że tak. Wspólne, wiesz, pielgrzymki, jakieś takie rzeczy. No, no proszę cię. No Ale na pielgrzymki też razem jeździliście? Yy, na pielgrzymki ja zaczęłam chodzić jakoś już tak, że sama się zdecydowałam tam chyba ze znajomymi. Byłam dwa albo trzy razy. Ale to raz chyba był mój tata też. Z moim tatą a tak to z moją przyjaciółką. I jak było? Spoko. w sensie wiesz, to też dla mnie było super doświadczenie, bo ja ogólnie strasznie lubię miejsca, w sensie takie wydarzenia, gdzie jest dużo ludzi, wszyscy są tacy otwarci, a na rekolekcjach, rekolekcje mają to do siebie, że ci te wszystkie osoby tam wiesz, są bardzo chętne, bardzo otwarte na inne osoby, są bardzo tolerancyjne, wyrozumiałe, z takim, że po prostu ci tak, znaczy tolerancja, zależy w czym, ale w takich rzeczach, że, tak. że są bardzo, bardzo otwarte po prostu na drugiego człowieka i no to było zawsze mega super, takie pielgrzymki też wiesz, nie się Spało na jakichś halach, salach gimnastycznych, karimatach. Ogóle, no, dla mnie to było w ogóle super sprawa. Nie? jakieś czekanie w kolejkach do łazienki po pół godziny i tam po prostu jakieś rozmawianie, śmiechy, chichy. Także, także mam raczej takie, mam bardzo dużo pozytywnych wspomnień. Pęknież za tym? <laughs> znaczy, później miałam coś takiego, jak właśnie byłam na studiach. I tak no, coraz bardziej się od tego oddalałam, że brakowało mi, miałam coś w takiego, sensie, że brakuje mi takiej jakiejś grupy ludzi, mm. gdzie po prostu mamy jakąś wspólną jedną rzecz, razem sobie spędzamy czas, idziemy razem na wyjazdy. Także no, bra brakowało mi czegoś takiego, ale obecnie no, głównie czuję taką bardzo dużą ulgę, że już, już w tym nie jestem. Co było pierwszą taką rzeczą, która sprawiła, że pojawiła się w Twojej głowie myśl, czy pytanie, czy to jest dobre miejsce? Bo na razie to brzmi jak sielanka i ja pamiętam te uczucia. Tam jest bardzo, bardzo, bardzo duża część sielankowa. U mnie to jakoś tak bardzo wszystko było stopniowe, tak super stopniowe. Bo nie wiem, byłam w gimnazjum, no to też byłam w takim środowisku bardzo mocno religijnym. I w mojej szkole raczej wszyscy byli tacy, że nie wiem, po prostu chodzili do kościoła, to była taka normalna normalna rzecz i dopiero też miałam taką grupkę przyjaciół, z, który, z którymi razem chodziliśmy właśnie na, na takie religijne spotkania i no w ogóle tak jakby żyłam sobie w takiej dalej banieczce i później poszłam do liceum do troszkę większej miejscowości. No i tam w klasie nagle spotkałam ludzi, którzy na przykład byli otwarci ateistami i to była dla mnie taka w sumie nowość. No i jakoś tak przez to tak coraz bardziej ta moja banieczka zaczęła się poszerzać. Pamiętam, że już też jak byłam na rekolekcjach w, po pierwszej liceum to już też miałam coraz więcej takich pytań, a czy na pewno, a czy jakby pamiętam nawet jakieś takie grupki dyskusyjne, gdzie ja zawsze byłam tu takim, są, która kontrargumentowała, tym bardziej, że ja bardzo lubię dyskutować, więc to zawsze też była dla mnie super zabawa, ale coraz więcej po prostu jakichś takich niepewności mi się w głowie pojawiało, bo chodziłam, jeździłam na o oazę Ruch światło życia. no i na pewno pamiętam, że na tych rekolekcjach, nie, nie chcę Ci tu kłamać, bo nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale no na pewno pojawiały mi się już wątpliwości odnośnie na pewno podejścia do na przykład seksualności w kościele, podejścia do później też coraz bardziej, bo początkowo będąc w mojej bańce w ogóle jakoś nie, nie widziałam w tym żadnego problemu, ale podejścia do osób nie normatywnych, że dlaczego to jakby nie. No i to gdzieś tam cały czas się coraz bardziej, coraz bardziej nawarstwiało. Też coraz bardziej takie myśli, że w ogóle czy to nie jest, w sensie, że zaczynało być to dla mnie takie totalnie oderwane od rzeczywistości, że dlaczego my wierzymy w Boga, w sensie też lub nie sam kontekst religii, tego, jak różne są religie. No po prostu tak jakby trochę mi się to zaczynało w głowie nie składać tak zwyczajnie, logicznie, że dlaczego. A szukałaś czegoś logicznego w tym wszystkim to było dla ciebie ważne. No bo często jest właśnie to zdanie, że właśnie, żeby zaufać, że tak jest. No wiem, tylko coraz im byłam starsza, tym coraz trudniej mi było po prostu zaufać, że tak jest. Mm. I też coraz więcej rzeczy. Później, jak już byłam pod koniec liceum, zaczynam studia, coraz więcej rzeczy mi właśnie nie pasowało. No tak typowo, jeśli chodzi o takie światopoglądowe rzeczy, jakich mówił Kościół, właśnie w kontekście, nie wiem, um, seksualności. No ogólnie szukam jakiejś takiej bardziej lightowej dla mnie wersji. Pamiętam, że wtedy bardzo dużo szukałam sobie o przeróżnych innych kościołach bardziej protestanckich, gdzie do wielu rzeczy jest takie luźniejsze, bardziej jak dla mnie, w sensie podejście, które mi o wiele bardziej mm -hmm. odpowiadało. Nawet kiedyś byłam na Kuczyni, czy to jest musza, czy nabożeństwo? bożeństwo. No, w każdym razie w kościele. No, może y w kościele protestanckim, jednym w Krakowie. Miałem takie, że, no spoko, ale tak, no nie wiem, też po prostu, no, no bardzo, bardzo, ja bardzo mocno nie chciałam odchodzić od tej wiary. Mm. I mimo tego, że coraz więcej rzeczy mi tam nie pasowało, już teraz naprawdę ciężko mi jest dokładnie powiedzieć, co w którym momencie zaczynało mi tam Jasne. nie pasować, bo to już było dawno temu, to ja dalej bardzo mocno chciałam zostać przy tej mm. wierze. A pamiętasz, co było tym czymś, co, co się tak trzymało? Bardzo że... dobrze. Znaczy, było dużo rzeczy, no na pewno to, że po prostu to jest. No religia była czymś, co po prostu było ogromną częścią mojego życia, i to było coś, co było w moim życiu od zawsze i było bardzo dużą jego częścią. No religia to było coś, co tłumaczyło mi świat, co tłumaczyło cierpienie, co dawało jakąś taką też no, nadzieję na przyszłość. No bardzo u mnie dużą częścią tego tej jakby chęci zostania przy, przy religii było to, że jedna z moich bliskich osób w rodzinie, gdy byłam młodsza, zachorowała na nieuleczalną chorobę. Znaczy nieuleczalną chorobę śmiertelną w większości przypadków. I wizja tego, że się kiedyś spotkamy, że będzie dobrze, że... Że to, to cierpienie ma sens, i że później też jest życie, i, i że to nie jest wszystko, było takie, no, no dawało Dawał dużo nadziei. nadziei. I, I to była chyba taka główna rzecz, która mnie bardzo, bardzo mocno trzymała przy tej wierze. A gdy te wątpliwości narastały, miałaś kogoś, z kim mogłeś o tym pogadać szczerze? Miałam moje siostry na pewno. Z nimi też dużo o tym rozmawiałam, bo jedna z moich sióstr też o wiele wcześniej um, przestała wierzyć i tak by ona też bardzo mocno rozszerzała moją bańkę. Co dalej robi to jest taka siostra, która nawet tej pory no, no bardzo mocno zawsze gdzieś tam rozszerza moją bańkę. I początkowo nie wiem, jej argumenty w stylu tego, że no ale jak Bóg jest miłosierny, jak na przykład na całe życie każe ci w sensie, że popełnisz jeden grzech i później całe życie będziesz cierpieć, że nikt nie całe nieskończoność będziesz cierpieć, że kto ma w sensie, kto się ma z miłosierdziem, z miłością, no ogólnie bardzo dużo takich rzeczy też mi pokazywała ogólnie w tej wierze. I początkowo miałam takie, że słyszę cię, ale nie. Mm. <laughs> I że y, no czaję, ale, ale, ale nie. No, i, no, no ale też tak mogłam z po prostu normalnie o tym pogadać. Tak samo y, mój partner z nim, też, on też zawsze był dla mnie niesamowicie wspierający we wszystkim. I... Bo jesteście <laughs> blisko od liceum. No tak, wiem, tak, tak. I też, ten czas. I też w kontekście poszukiwania, czy to jakiejś innej drogi religijnej, e, czy też mnie w tym bardzo wspierał, czy potem przy tym całym odchodzeniu. A jeszcze jedna rzecz też odnośnie tego, tak co mnie trzymało, to też bardzo duży lęk. I to jest też coś, co dostałam w pakiecie. Z, <grych> w sensie coś, co wynika bardzo mocno też z takiego religijnego, bardzo mocnego wychowania, to jest masa lęków i też między innymi moje takie trochę zaburzenia lękowe w tym kontekście. Lęk przed śmiercią, przed pójściem do piekła, ja miałam ogromny lęk przed tym. Wow. Ja pamiętam, że jak byłam, nie wiem, w, w szkole i na przykład. Popełniłam jakiś grzech ciężki. Ja później od razu, jak tylko najszybciej mogłam, szukałam, kiedy jest jakaś spowiedź, kiedy mogę pójść na spowiedź się wyspowiadać, po prostu od razu leciałam do spowiedzi. Po drodze, bojąc się, że potrąci mnie jakieś auto i że umrę po drodze do kościoła, nie zdążę się wyspowiadać i pójdę na zawsze do piekła. I ten lęk też bardzo mocno otrzymał mnie w kościele właśnie w tym, że a jak ktoś okaże, że jednak to jest prawda, to co wtedy. I, i czy no po prostu taki bardzo duży lęk przed. No przed tym, że pójdę do piekła, przed tym ogólnie, że no dalej mam teraz lęki rzeczy. Ja na pewno jestem dobrym człowiekiem. Mm -hmm. Do tej pory wiesz są rzeczy, które się mnie trzymają i jeszcze bardziej wiesz. Takie syndrom oszusta. Tak, takie syndrom oszusta. Co jak się nagle okaże i wszyscy się dowiedzą, to chyba ty też powiesz, na kiedyś na swoim historii, że co jak się okaże, że wszyscy, wszyscy się dowiedzą, że tak naprawdę jestem złą osobą. No. Mm -hmm. no. Byłaś w oazie jakby głęboko zaangażowana. Jak to wyglądało? Jeździłaś tylko na wakacyjne jakieś rekolekcje, czy też chodziłaś na cykliczne spotkanie? Ja nigdy akurat w oazie nie byłam, bo to jest tak naprawdę wspólnota, nie? Tak, tak, tak. No, jak w mojej parafii początkowo była właśnie oaza, też jako taka wspólnota przyparafialna. Przy no i też tam moja starsza siostra jeździła na oazy, później robiła kurs animatorski, więc ja też tam zawsze po prostu też chodziłam na, na oazę taką przykościelną. Później zmienił się ksiądz, i przekształcił Oazę na grupy apostolskie, więc ja większość takiego mojego już. Y starszego, młodszego życia, w tam jakiś koniec podstawówki, gimnazjum, chodziłam na grupy apostolskie, ale też zawsze z moim przyjaciółką my jeździć na oazy, no bo nam się podobało cała tak chciałyśmy sobie przejść całą tę drogę oazową, bo tam są te przeróżne stopnie, stopnie tak, 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 I, no i po prostu tam dostawałyśmy jakoś chyba od niego zaświadczenie, że możemy jechać na oazy, no nie wiem, jakoś tam to było mhm. ogarniane, także chodziłyśmy na grupy apostolskie, no i później jeździłyśmy na, na oazy wakacyjne. I co tam było czytanie Biblii, jakieś studiowanie Biblii. Tam w ogóle nie wiem, jak, mam coś, jak ja sobie teraz pomyślę o tych wzdach, no takie, Boże, przecież tam było super. W sensie, ale ja naprawdę ja bardzo lubię po prostu takie mm -hmm. zgromadzenia ludzi i, i takie eventy. No, był taki cały napakowany dzień. co zależy też, wiesz, od jakich stopień, bo tam jak było się no to było luźniej, ale później na tych im wyżej, to, to były naprawdę całe pozajmowane dni, były jakieś na początku. Są takie poranne modlitwy, jak to się nazywa. Są takie, co się śpiewa trochę? Chyba tak, no. godzinki. <laughs> jutrnia, jutrnia była ja zawsze ja, rano. Tak, jutrznia, jest coś takiego, jest coś takiego no. No, po prostu było całe napakowane. Były jakieś no, Każdego dnia byłam sza, były spotkania w grupach, były namiot spotkania, czy jakieś takie siedzenie i po prostu kontemplowanie pisma świętego. No, dużo było bardzo rzeczy. I ja ogólnie naprawdę to bardzo dobrze wspominam, głównie przez ludzi, bo poznałam tam super ludzi i świetnie się bawiłam. Także to było, to jakby to wszystko było spoko, oprócz niektórych treści religijnych, które tam były i które gdzieś tam jeszcze bardziej na przykład moje lęki mhm. napędzały, albo jakieś moją, nie wiem, poczucie winy, poczucie winy czy czy skopaną relację na przykład z własnym ciałem, mm. czy z własną seksualnością? Czy pamiętasz jakieś, jakie to mogły być treści? Pamiętasz jakieś konkretne A... albo jakieś przypowieści, które ci najbardziej potem siedziały w głowie, kiedy grzeszyłaś? Wiesz co, takie najbardziej, no dla mnie takie najbardziej teraz, jak sobie o tym myślę wstrząsające było to, że na przykład nie wiem, ja jako dziecko się masturbowałam, mm -hmm. co jak później się dowiedziałam, jest normalną rzeczą także, też rozwojową. A wiesz, i później jako taki mały bąbelek i ręka chodziłam do jakiegoś starymu panu, o tym mówiłam i dla mnie to było takie, że w ogóle jak sobie tą tym mam się to takie, co? Co, się, co tam się w ogóle wydarzało? Przybijam piątkę, jakby to, <laughs> jakby to samo, mam doświadczenie no. i to samo, po prostu ten sam mindfuck, jak no. się o tym myślę. A tak to ogólnie, wiesz, takie no, wszelakie rzeczy. Od takich wtedy pozornie małych, w stylu żeby nie wiem, do kościoła zawsze dziewczyny się pilnowało, żeby się dobrze ubierały, że pamiętam, że zawsze na po prostu oazę jak się jeździło, to trzeba było sobie ogarniać spódnicę, tam dwa palce za kolano i jakieś, wiesz... Yy... Dekolt też miałaś? jakieś tam... <laughs> wiesz co, dekoltu nie pamiętam. Jakoś nigdy akurat nie, nie miałam bluzek takich z, okay. z dekoltem. Na tak, ramionczkach czy coś takiego. Okay. Raczej, raczej, chociaż pamiętam, że raz miałam taką bluzkę, która tak przy miała wycięty taki mały jakby kawałeczek, mm -hmm. ale nic tam absolutnie nie tak. było. Tak. Widać, bo ja jestem osobą o małym biuście i jak byłam ja miałam, no, tym bardziej jeszcze mniejszy biust. I pamiętam, że wtedy ktoś mi tak mega okrzyczał, że jak ja się w ogóle ubrałam i w ogóle i tak, co. I ile może żeby... mieć lat wtedy? No, no nie wiem, no tak. Naście, jakoś byłam pewnie w początkiem gimnazjum, ale no, ogólnie samo takie wiesz. no To, że od małego po prostu już miałam takie przeświadczenie w głowie, że okej, okay, to jest moja odpowiedzialność, żeby się dobrze ubrać, żeby nie kusić żadnego mężczyzny, bo było, że no, musimy się dobrze ubrać, no bo będziemy wtedy rozpraszać chłopców. No i że to tak jakby wiesz, o, to jest od małego budowanie chociażby takiej odpowiedzialności za to, jak za, za inne osoby, jakby to była moja odpowiedzialność. No i tak samo też od małego seksualizowanie mojego ciała i ciała dzieci, w sensie, no, kaman, nie wiem, mówienie dziecku w podstawowej że ma ubrać spódnicę za kolano. Nawet mówienie dziecku w sensie nastolatce w gimnazjum też, no, dla mnie, jak sobie teraz się tak, kaman. No Oprócz tego wiesz też te wszystkie, no wszystkie później treści odnośnie budowania rodziny, gdzie, pamiętam, że mieliśmy nawet w liceum mieliśmy takie filmy o tym, gdzie jakaś puszczał nam nasz katecheta, filmy. Jak jakieś takie amerykańskie, gdzie ktoś tam porównywał dziewictwo i kobietę do taśmy samoklejącej, że jak się pierwszy raz klei, to się przyczepia, ale później, jak już się odklei, to już nie ma takich samych właściwości przyczepiających. Albo kobiety porównywane były do butów białych, że no, że chcesz dać coś w tym sercu, nie, nie wiem jak dokładnie było, ale że chcesz dać mężowi i mężczyźnie takie białe, nowe buty, a nikt nie chce takich butów, które już były wychodzone i zniszczone. I wiesz, i po prostu, no tak, było masa takich malutkich puzeleczków, chociaż dla mnie, no nie wiem, w ogóle puszczanie nastolatkom takiego filmu jest... Bez w ogóle wiedzy rodziców też. No. Nie? Ty to wtedy brałaś na serio, czy nie? Wiesz co, w liceum już tak bardziej, no, już miałam większy dystans na pewno <grym> do tego, ale no dalej gdzieś tam to, gdzieś tam to na pewno siadało. I, i przez, no teraz już dokładnie nie pamiętam jakie były, musiałabym się chyba jakoś bardziej zastanowić w, na tych rekolekcjach, Treści odnośnie tego, no ale zawsze wiesz, też był po prostu taki typowy to poczucie katolicki, od zawsze, katolicki więc model, się model rodziny i tego, że to, jakby to jest wielka wartość bycia dziewicą i to jest coś, czego tak. się strzeże. I... Tak. I w ogóle wartość, jakaś. Tak, w ogóle jakakolwiek człowieka. wartość. No. A ostatnio. A chyba gdzieś o tym rozmawiałam z kimś, ale też sobie o tym myślałam, że dziewictwo to jest takie pojęcie, które się interpretuje w zasadzie wyłącznie wobec kobiet. Tak. I o nim słyszy się w kościele na absolutnie każdym kroku. Na każdym kroku, na każdym etapie, nigdy za to nie słyszałam w kościele słowa prawiczek. Mhm. Absolutnie nigdy nie słyszałam tego słowa. Kiedykolwiek spotkałaś się. W kościele z treściami, które podobnymi treściami, które by były skierowane do chłopców, nie. do mężczyzn? Nie, znaczy wiesz, nie mam pojęcia to się działo na męskich grupkach. Tak. Ale... Aha, bo wy byliście same, no ale na przykład na religii byliście. No razem, tak, tak, nie? tak, tak. No i to były treści typowo, typowo do dziewczyn. Miałaś yy, kolegów też w Oazie, jak, jak oni w ogóle, jak to byli ludzie? Czułaś te różnicę traktowania wobec dziewczyn, a wobec yy, chłopców? Znaczy, jeśli chodzi o moich tam znajomych? To myślę, że było, było okej, okay, ale mm. na przykład też jako dziewczynka miałam takie, że Ej, ale czemu ja nie mogę na przykład służyć przy ołtarzu? Mm. Albo czemu są sami księża? I pamiętam, że dostałam wtedy takie wyjaśnienie i kilka razy, że kobiety nie mogą być księżmi, bo one mają okres i są zbyt emocjonalne przez to. Mają okres? Mm, tak, bo my. my jest I przez to, są przez to, zbyt, to, tak, ale zbyt naprawdę to chyba to dwa razy coś takiego słyszałam, że no, my jesteśmy już wiesz, księży. mamy mhm, tak, że jesteśmy bardzo. bardzo... Nie wiem, czy było od księży czy od jakiegoś animatora, ale no, że że jesteśmy emocjonalne. Przestane. No i co, przekonało cię to? Jakoś wtedy byłam młodsza, więc miałam takie mm, ale nie, nie ciągnęłam tematu no. no tak, no bo co, co powiedzieć na coś takiego. No. W liceum mówisz, że właśnie takimi małymi kruczkami to kolejne rzeczy zaczynały ci nie pasować. A ile trwał ten proces i czy widzisz w nim jakieś etapy takiego wychodzenia swoją głową z tego wszystkiego, z tych zasad? A może to trwa do dziś? Trochę. Znaczy się dalej, wiesz co, gdzieś to dalej na pewno do dziś trwa w kontekście chociażby postrzegania siebie jako grzesznej osoby. Grzecznej. Grzesznej? Grzesznej. Grzesznej. Okay. O właśnie, to też jest, to też jest jedna z takich rzeczy właśnie, która była dla mnie taka bardzo, no do dziś jest trudna właśnie w kontekście tego, tego poczucia tej grzeszności. I też rzecz, która później bardzo, to jeszcze tak powiem, to tamtego zaraz powiem na twoje pytanie. Odnośnie tego, co mi zaczęło przeszkadzać, w sensie to, że po prostu postrzeganie nas jako osób grzesznych, że cały czas, nie wiem, w kościele, nam szach są powtarzane teksty o tym, jakimi jesteśmy grzesznikami i ogólnie potrzeba tego, w sensie, że żeby ktoś za mnie umarł, żeby mnie rozgrzeszyć, w sensie tak... Tak. Co? <laughs> to w sensie, jak teraz sobie o tym myślę, to jest tak absurdalne, że dlaczego ja miałabym być grzechem, miałabym być grzeszna od urodzenia, nie robiąc nic tak naprawdę, że no, że czemu? A wracając do Twojego pytania odnośnie tych etapów, to co naprawdę zachodziło tak subciowolno, bo ja w liceum dalej byłam bardzo religijną osobą, mimo tego, że po prostu miałam coraz więcej wątpliwości. Później poszłam na studia i początkiem studiów też e, pamiętam, że szukałam sobie jakiejś wspólnoty w Krakowie, tak nie mogłam się za bardzo odnaleźć. No i też już na studiach tak jakby chciałam mieć taką wspólnotę głównie, dlatego po prostu chciałam a znajdę tam fajnych znajomych w Krakowie na spoko. No tak, no bo Zresztą Kościół miejscu, jest e, takim miejscem, miejscem, miejscem tak, tak, no, super miejscem znalezienia znajomych, szczególnie jeżeli podzielasz te wartości, przynajmniej no, w dużej części. No pewnie, no, pewnie no, to... że tak. No ale jakoś tak nie mogłam znaleźć tam dla siebie miejsca też coraz bardziej, coraz więcej rzeczy mi zaczęło przeszkadzać, tak, bo też tak na, na, jakoś na studiach gdzieś bardziej jak wyprowadziłam się z domu, tak coraz bardziej też zaczęłam sobie układać w głowie ogólnie taki mój światopogląd i, i wszystko jakoś zaczęło mi się gdzieś tam w głowie coraz bardziej, coraz bardziej układać i też coraz bardziej dawałam sobie przestrzeń na układanie tego w oderwaniu od kościoła, bo też pamiętam, że jak byłam młodsza, to zawsze miałam tak, że po prostu ja pamiętam, jaki to był zawsze dla mnie taki ogromny wysiłek, że dopasowywanie tego, co ja mam w głowie i co ja uważam na jakiś dany temat związany z patrzeniem na świat. I na przykład był to zupełnie przeciwna rzecz do tego, jak mówi kościół, ale ja bardzo mocno starałam się to jakoś pasować, dopasować i, i, i przełożyć sobie to, ile po prostu mi to w głowie zabierało przestrzeni, dopasowywanie tego, co gdzieś tam chciałam myśleć o świecie, do tego, żeby to dobrze działało z, ko z kościołem i z zrozumianiem kościoła, w sensie z nauczaniem Nauczeniem. kościoła. A ja też byłam taką osobą, która była bardzo taka, chciałam być bardzo prawdziwa w tej mojej wierze i taka dokładna. Bo też się, też tak w kościele się było, że możesz być albo gorący, zimny, albo zimny, gorący. a letni to już to jest najgorzej. No ja zawsze chciałam być wiesz, gorąca i wszystko rzeczywiście, rzeczywiście wiesz dobrze. Dokładnie szczerze, tak dokładnie nie, szczerze. Prawdziwe. Na przykład pamiętam też, że to był dla mnie zawsze problem z, znaczy zawsze, często to był później dla mnie problem z właśnie spowiadaniem się, że na przykład i ja nie czułam, że coś jest z grzechem, ale wiedziałam, że Według nauczania Kościoła to jest grzech, ja na przykład na siłę zmuszam się do tego, żeby czuć poczucie winy za to. W sensie sobie wiesz to miałam, że zrobiłam źle, że to było złe, że powinnam czuć teraz poczucie winy przez to. Powiedziałam, że to jest jeden z warunków tam ważnej spowiedzi, to, że a, że czy dobrej spowiedzi także grzech. Także żeby, że, żeby takby tak była dobra spowiedź, i żeby uzyskać rozgrzeszenie, tak. musisz żałować za ten grzech, a ja na przykład za niektóre rzeczy nie żałowałam. Miałam takie w sensie nie uważałam to za cokolwiek złego, ale wiedziałam, że na przykład w rozmowaniu kościoła to było złe. Więc. Y Uf. No to było też takie jedno z, no w ogóle cała spowiedź dla mnie to jest tak, to jest no, taki Ale ciężki koncept. miałaś pecha do księży przy spowiedzi? Czy po prostu, no bo to jest jakby, choćby był, nie wiem, miły ten ksiądz po no drugiej tak, stronie, to tak, to tak, i tak, to tak jest to opresyjne, tak? Jest tak, tak, tak? No. Ale jeszcze jak się trafia, co różne po prostu, nie wiem, jakieś wyzwiska albo no różne są historie. Nie kojarzę nic. No? Nie że chyba nic takiego. Całe szczęście. No, no. Chyba nic. Ale ja też mam bardzo, ja naprawdę mam strasznie słabą pamięć do złych rzeczy. W sensie, że ja. Tak autentycznie wypieram po prostu złe rzeczy, że fizycznie o nich nie pamiętam. Wow. Mam taki mechanizm. Nie wiem, nie wiem, czy współczuć, czy zazdrościć, bo czasem to właśnie, jak to jest w takiej mm. świadomości, to łatwiej też to czasem przepracować, nie? No, no także tak, nie mm. pamiętam, mm. ale tak jak mówię, ja bardzo dużo rzeczy naprawdę szczerze nie pamiętam. I, I zawsze pożałuję prostu... żałuję i postanawiam poprawę. <laughs> Opowiadam o tym, jak, jak byłam na studiach mm -hmm. i no, gdzieś tam coraz bardziej właśnie sama sobie układałam w głowie i coraz bardziej też interesowałam się światem jakoś roz, przez pójście na studia, jeszcze bardziej porozszerzałam swoją banieczkę. No i tak no coraz więcej rzeczy mi tak bardzo, bardzo nie pasowało. Powiem, że na pewno takim dużą rzeczą, która mi nie pasowała było właśnie podejście, tolerancyjność Kościoła i tak bardzo Kościół jest nietolerancyjny do nie takiej zwykłej, tradycyjnej, katolickiej rodziny mm -hmm. w takim rozumieniu. W kontekście całej seksualności to też dla mnie było takie, że w ogóle co, czemu, że tak totalnie to mi zaczęło no, strasznie przeszkadzać. No trwało to naprawdę długo, bo to, to były takie bardzo, bardzo stopniowe, później właśnie z tym przejściem do szukaniem tych innych wspólnot niekatolickich. Nie Trudno, no, ale później, nie wiem, nie wiem, tak sobie teraz myślę, kiedy się to tak zakończyło. W sensie, że kiedy. Bo to też było coś takiego, że ja po prostu zaczęłam czasem nie chodzić do kościoła albo chodzić tak, tylko żeby być. I tylko nie pamiętam tego momentu, kiedy stwierdziłam, że okej, okay, już, już nie, już się odcinam, bo to nie było absolutnie takie, żeby już nie, już się odcinam, tylko to tak. Długo trwało i gdzieś tam też miałam taki okres, oczywiście, że wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół, gdzie po prostu tak jakby dalej stwierdzałam, że okej, okay, jest, jest Bóg, ale ja go nie chcę szukać w kościele katolickim, że to jest zbyt no zbyt przemocowe, zbyt niepasujące mi środowisko. Znaczy, absolutnie nie, nie mówię, że katolicy albo jakieś coś, konkretni ludzie są przemocowi, jest, no. bo to nie, nie o tym chodzi. Chodzi mi o sam, to jakby bo to, bo to mogło bardzo źle zapewnić, że dla mnie samo po prostu to środowisko mi bardzo nie mm -hmm. pasowało. Absolutnie mm -hmm. nie oceniam to ludzi, którzy są w kościele, mm -hmm. bo tylko same, tak jakby te zasady, że dla mnie one po prostu mi bardzo nie służyły. Później miałam też taki okres, że stwierdziłam, że będę agnostyczką, czyli że nie, no nie mam takiej wiedzy, żeby stwierdzić, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. No i teraz w sumie, w sensie później jakoś tak stwierdziłam, że chyba jednak bliżej ku temu, że Bóg nie istnieje. W sensie, że ta operacja wydaje mi się bardziej prawdopodobna i raczej tego się trzymam i nazywam się ateistką, ale z drugiej strony, już od dłuższego czasu w sumie, ale z drugiej strony też mam coś takiego, że jakoś tak to jest gdzieś na granicy właśnie ateizmu czy agnostycyzmu. A masz jeszcze kontakt ze znajomymi z oazy? Tak, z w sensie z. Mam kontakt z moją moim, z moim przyjaciółką, z którą widziałam zawsze na oazy i dalej jest mi to bardzo bliska osoba, chociaż no ona już też nie, od, od dawna nie, nie, nie jest w tym środowisku. E, mam też kontakt z na ostatnich rekolekcjach, jak byłam w ogóle w Wilnie, też było super, bo Aha, hello, Wilnie. <laughs> I mamy kontakt, mamy grupkę na Facebooku i tam czasem się spotykamy, czasem coś tam gadamy. Okej, okay, no to mega fajnie, bo, bo, no. bo często się kończą te przyjaźnie i znajomości wraz z decyzją o odejściu, czy wraz, wraz z momentem, kiedy ktoś się dowiaduje, że, że nawet, że nie chodzisz do kościoła, nie? Znaczy, nie wiem, ja jakoś tam nigdy nie robiłam takiego coming outu, w sensie wydaje mi się, mhm. że... No nie, jakoś nigdy tam nie robiłam coming outu, nie czułam takiej też potrzeby, że nie wiem, hej, to ja nie jestem wierząca. Mhm. <laughs> tak. W sensie nie mamy też na tyle takiego regularnego i bliskiego kontaktu. No też mam teraz coś takiego, że dla mnie po prostu czasem są to po prostu trudne relacje, bo no po prostu jak nie wiem, jak widzę te treści, słyszę te treści, to po prostu gdzieś tam w środku mi się odnawiają te wszystkie mechanizmy, ten okrutny lęk, który zawsze miałam. No głównie odzywam się wtedy takie poczucie zranienia, właśnie przez ten lęk, przez to, jak bardzo teraz dalej mam tyle lęków w sobie i gdzieś, no właśnie ostatnio dlatego sobie zdałam sprawę, że to też było jakieś traumatyczne w tym kawałki, bo no czuję, jak bardzo przez te niektóre treści mam albo już bardziej z tego wychodzę, ale zaburzoną gdzieś relację ze swoim ciałem, ze mną, poczucie, w sensie wyobrażenie mnie właśnie jako złej, grzesznej osoby. Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite. Dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl. Zapraszam! Pytam się zawsze moich rozmówców o, o kilka takich ostrzeżeń, które często słuchać w kościele. No i no jakby przestrzega się po prostu osoby przed odejściem czy dystansowaniem do kościoła, bo może się wydarzyć to i tamto. Ja wymienię te, które, które wymienię, ale jestem ciekawa, czy ty słyszałaś takie ostrzeżenia dawaj, kiedyś. Dawaj, dawaj. Aha, czy, a ty, ty pierwsza, czy ja pierwsza? No, ty pierwsza. Ostrzeżenia. Że coś się, co się zdarzy, jak wyjdę z kościoła? To mogłoby być takie bingo. Mogą kurczę, ja ci mówię słową pamięć do takich rzeczy. Nie ma problemu. To tak ja ci to... już zapraszam. Możesz, czy... możesz podać Dokładnie. przykłady i może mi się coś wtedy zapali. Kościół to najpiękniejsze miejsce, poza nim nigdy nie będziesz tak szczęśliwa. A no to, to tak, to na pewno, że, że nie znajdę szczęścia. Albo też, o Jezu, pamiętam też mnie, e, bardzo tam wszyscy przestrzegali przed nie wierzącym partnerem. O! A to, to ciekawe, dlatego, że często też się mówi, że właśnie, że ty masz jako szansę nawrócić, a więc pewnie, to jest A no ja też miałam taki pomysł, moja droga, no oczywiście. <głos> <głos> miałam chwilowe takie przejście, że kurde, tak, to jest może to jest jakaś moja misja, tak. po prostu nawrócić. No pewnie. znaczenie. No, ale też właśnie, że no, że nie, że to, to nie ma szans i że to jest no taki związek w ogóle nie, no, nie. Ciekawe. Drugie zagrożenie, czy no, ostrzeżenie, poza kościołem nie ma sakramentów. A to no, to tak, to tak, to na pewno, że no też to, to było w tym etapie, kiedy um, odchodziłam od kościoła, ale dalej stwierdzałam, że wierzę w Boga, że właśnie no, mm -hmm. że skąd sakramenty, że przydział Eucharystia, to jest największy dar, że no... I jak nie ci się tak. żyje bez sakramentów? Mm -hmm. Bardzo dobrze. <laughs> Na tym sakrament, no spowiedź była takim sakramentem, mm -hmm. że tutaj, jakby dają potem bardzo mocno tego nie rozumiałam, że czemu, i wydawało mi się to takie trochę dziwne. Stąd też na przykład bardziej podobała mi się wersja protestancka, gdzie często nie wierzy się w rzeczywiste przeistoczenie, tylko w to, że to jest taki bardziej. Symbol. Symbol. Ale no nic, jakby ten sakrament mnie zrobił. <gryw> bardziej, nie wiem, że mogłam się cieszyć jako małe dziecko, jak tam czasem były wiesz pod dwoma postaciami, taką winku. tak. tak. <gryw> Ale. No tak spowiedź, i z jak mi dobrze bez spowiedzi, to tak bardzo źle robiła na moim psychikę i mówienie jakiejś obcej osobie o bardzo prywatnych moich rzeczach i całe poczucie w ogóle tego, że potrzebuję być z czegoś rozgrzeszana albo, że potrzebuję się zmuszać do tego, żeby, żeby zacząć żałować. A pamiętasz bierzmowanie? No bo to też jest taki ważny sakrament. Jeszcze mm. byłaś bierzmowana? Byłam, byłam. Yy, pamiętam i... W sensie dla mnie to było bardziej takie, że nie, nie przeżywam tego jakoś tak bardzo. Mm -hmm. Bo ja wtedy też, wiesz, ja na tych wszystkich oazach tam też jeździłam na jakieś takie. I na oazach były takie msze, i jeździłam też na takie msze takie, z, takiej, z tych wspólnot takich właśnie skupiających się wokół Ducha Świętego. Takie w ta msze, gdzie się tak mocno śpiewa. Są te, tak, 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 że takie zaśnięcia w duchu i te wszystkie rzeczy. Więc wiesz, ja byłam tak, miałam takie, że wiedziałam, że to nie, w sensie, że ja czułam po prostu, że takie. Tamte wydarzenia na przykład były dla mnie ważniejsze, bo tutaj wiedziałam, że po prostu to jest takie, że o, że wszyscy idą, no bo trzeba, wszyscy tam moi rówieśnicy po prostu no, idziemy, żeby babcia tam nie, nie czepiała się. Także to były takie bardziej o, ale, no, po... ale czekaj, 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 bo ty jeździłaś na tę mszę takie w Częstochowie? Takie słynne? Znaczy one, znaczy, one nie, nie, one słynne. były w różnych, przy różnych miejscach, Aha. w sensie w Częstochowie nie, tu na przykład jeździliśmy gdzieś tu, to było w Krakowie albo pod Krakowem. Takie charyzmatyczne. Tak, tak, ten. że było właśnie takie bardzo intensywne modlenie się do Ducha Świętego, były te spoczynki w Duchu Świętym, ludzie, którzy mówili językami, no te wszystkie rzeczy. Ale robiło to na tobie wrażenie? Tak, no robiło. Jak to, jakby to było dla ciebie takie um, pociągające? Zależy, początkowo to było właśnie takie, że wow, że w ogóle super, ale ja też jestem taką osobą, która bardzo lubi się, ja się bardzo wciągam w emocje tłumu, moje ja po prostu, ja, wiesz, ja się daję ponieść, się coś tak. Wczoraj byłam na meczu, na przykład. Ja w ogóle nie, nie kibicuję nożnej, ale dwóch mecz, to w ogóle już ile na to krzyczeń, więc jakby to było dla mnie ciekawe doświadczenie. Później pamiętam, że jak byłam na rekolekcjach z moim przyjaciółką, w... gdzieś byliśmy jako, e, opiekowałyśmy się dziećmi i tam po prostu byliśmy tylko jako ciocie opiekunki do jako opiekunki do dzieci. No i była właśnie też taka msza e, No i miałam już takie, że idziemy stąd, <laughs> Cię, że to było takie no, no nie. Okej, okay. następne zagrożenie brzmi. W kościele są najwspanialsi ludzie i tylko tu jest możliwa prawdziwa przyjaźń. Hmm, nie, to czegoś, takiego nie, czegoś takiego nie słyszałam. Ale miałam też kiedyś takie przeświadczenie, że ciężko mi było znaleźć wiesz, taką inną grupę ludzi, tak bardzo otwartą na innych ludzi, w sensie innych wierzących ludzi. Którzy... Tak. <laughs> Zgodnych światopoglądów. Tak tak, 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 tak. Także no miałam, miałam też, taką, też taką właśnie obawę. Że ta serdeczność była takim ważnym elementem tak, tego tak, wszystkiego. Tak, ale okazuje się, że no tak, tak zdecydowanie nie jest. I poza kościołem jest też bardzo dużo spoko ludzi. Są też spoko. Nie brakuje I... Ci przyjaciół? Nie, nie, są też spoko I inne grupy, w których można znajdować znajomych. Także spoko. A co było dla Ciebie taką grupą, czy co byś poleciła jako grupę, gdzie można znaleźć znajomych? Znaczy, <grym> niektórzy się śmieją, że to też jest trochę sekciarskie, ale nie, dla mnie nie. Ja pamiętam, że na studiach, to już było po jakimś czasie, to nie było tak, że wiesz, że zarzuciłam i przeszłam na to, <grym> tylko tak było kilka lat różnicy, ale później na studiach na przykład chodziłam, no i później po studiach też, do jeszcze niedawna, na Toastmasters. Mm -hmm. To jest taka klub mówców i liderów. Tam mm -hmm. się uczy po prostu wystąpień publicznych i stwierdziłam, że tam pójdę, żeby lepiej, bo ja wtedy zaczynałam. YouTube tak ten gadany i żeby jeszcze byłyśmy jakieś warsztaty z moją przyjaciółką i stwierdziłam, żeby po prostu poprawić mój warsztat jako mówczyni i żeby, no znaleźć też znajomych. Ja jestem bardzo takim do ludzi człowiekiem, więc miałam takie, mmm, może to też spoko ludzie i po prostu tak sobie poszłam. Super, bardzo fajny pomysł. To ostatnie, to znaczy pewnie nie ostatnie, ale, ale to ostatnie z tych, które wypisałam. Zagrożenie brzmi w kościele jest prawda, Bóg i miłość, poza nim pustka. Bałaś się, że poza kościołem, kiedy odejdziesz, to będziesz czuła pustkę? Tak, no i bardzo czułam. Ja pamiętam, że miałam, no... Ogromną, ogromną pustkę po odejściu z kościoła, bo to była tak masakrycznie wielka część mojego życia. I to była też rzecz, która tłumaczyła w sensie to. Kościół, religia, to było coś, co tłumaczyło mi świat, tłumaczyło mi, no, przeróżne też, właśnie głównie trudne rzeczy w tym świecie. No, i bez tego, tego, tak, poukładać sobie to samo na nowo, było ciężko. Tym bardziej, że, no, ja czułam się w tym bardzo sama. Tak, jakby, no wiadomo, miałam, e, nie wiem, no, był mój partner, były moje siostry, ale, no dalej, nie wiem, nie ma grupek, do których możesz sobie pójść, jakby wsparcia. ludzie, którzy. <grych> Dlatego super, że będzie Twój podcast. Może wsparcia. powinny powstać, ale, że takie, tym podcastem. No, że takie wiesz, grupki y, dla osób, które wychodzą z kościoła, i wydaje mi się, że dużo. Osób czuje podobne rzeczy. No więc no, czułam taką bardzo, bardzo dużą pustkę po odejściu, i dopiero gdzieś tam, niedawno, nie rok temu, gdzieś stwierdziłam, że jest super w ogóle, jak mi jest dobrze, jak mm -hmm. mi jest pełnie bez tego, w sensie, że, że to jest taka dla mnie osobiście po prostu ogromna ulga, że, no, że już nie muszę się dostosowywać moje życie, mojego życia, moich podgląd, poglądów pod coś, że nie muszę już za każdym razem tłumaczyć sobie w głowie tych rzeczy, które mi nie odpowiadały w kościele. Że nie muszę już cały czas żyć w takim poczuciu winy, żyć w poczuciu, że jestem złym człowiekiem w sensie dalej agent, to są rzeczy, nad którymi jeszcze pracuję, ale że to już jest coś, od czego czuję się już o tyle bardziej wolna. Co się pomogło to sobie ułożyć, odnaleźć? Czy to były bardziej książki? Czy to byli bardziej ludzie? czy Myślę, że na pewno po prostu czas. I... Bo to jednak kilka lat. Tak, tak. No, że po prostu czas i to, że gdzieś tam w głowie się to układało, na pewno też no, no, te osoby w czyli. Partner, moje siostry. Oprócz tego, no, na pewno też u mnie bardzo mocno, gdzieś tam w takim budowaniu sobie na nowo jakiegoś mojego obrazu świata i obrazu siebie pomogła. Mi osobiście psychoterapia, no ale głównie wydaje mi się, że po prostu, po prostu czas i gdzieś tam, czy to samo w głowie się musiało poukładać. A kiedy pierwszy raz powiedziałaś na Insta story, ja w ogóle byłam pod dużym wrażeniem, że o tym napisałaś na Instestory, bo w ogóle, wiesz, twój kanał jest o, o odżywianiu się, no. jest, są tam przepisy. No, jakby mogłabyś naprawdę ominąć ten temat, po prostu go w ogóle nie poruszać. Co, co w ogóle sprawiło, że, że chciałaś? Cię wypowiedzieć na ten temat. Zawsze, w sensie na każdym takim, nie wiem czy zawsze, ale na większości Q&A, jakby jakieś takie bardziej lifestyle'owe, bo czasem też takie robię, przewijały się cały czas pytania o, o wiarę, o wiarę. No i tak no w sumie stwierdziłam, że odpowiem, że no to nie jest żadna tajemnica, że nie wiem, jestem osobą wierzącą. Później też bardzo mnie na przykład bolało, jak ludzie mi odpisywali, że o, że spokojnie Bóg cię i tak kocha i że kiedyś go znowu odnajdę i w ogóle. I dla osoby, która tak ogromnie stara się i tyle sił wkłada w to, żeby się wyrwać z tego środowiska i żeby sobie na nowo to wszystko poukładać, czytanie takich tekstów, w sensie wiem, że absolutnie jestem świadoma tego, że ci ludzie to robili z dobrej woli, ale dalej czytanie takich tekstów no nie jest OK. Też później pamiętam, że i właśnie napisałam o tym, jakie to było chyba w kontekście, bo Eliza Wydrych kiedyś dodała właśnie taki post, że nie jestem grzechem, w ogóle super był ten post. Tak. I ja go tam umieściłam i też napisałam o swoim doświadczeniu właśnie, jakie to było dla mnie trudne, bo były wtedy święta wielkanocne i też czułam, że dużo osób po prostu może się z tym utożsamiać, że też ma taki problem i taki, takie negatywne doświadczenia właśnie z tym poczuciem bycia grzeszną osobą. I napisałam o tym, jak właśnie dla mnie to było trudne i jak ile to zrobiło jakichś takich blizn na mojej psychice. No i jak Ktoś po opisaniu traumatycznego przeżycia pisze ci, że będzie się za ciebie modlił, i że Bóg Cię kocha, i żebym go jeszcze znalazła kiedyś, no to, to też jest no strasznie ciężkie. To jest w ogóle ignorowanie tego, co właśnie powiedziałaś. Trochę tak. Znaczy, dla mnie jest bardzo ważna czyjaś intencja, i ja wierzę, że ta intencja była dobra, ale mm. dalej myślę, że warto chociażby o tym mówić ludziom i edukować, że, bo często ludzie po prostu mogą tego nie wiedzieć. I ja też wiesz, znam perspektywę osoby, która jest tak bardzo. Tej religii i tak bardzo chcę po prostu, żeby ludzie się nawrócili, no bo nie chcę, żeby, nie wiem, byli w piekle, chcę, żeby byli szczęśliwi, odnaleźli szczęście, miłość i w ogóle wszystko. No tylko też warto jednak o tym edukować i mówić, że jeżeli to kogoś coś ci właśnie mówi, że coś było dla niego super ciężkie i bardzo, bardzo trudne i ty tak jakby mówisz, tak jakby wrzucasz mu rzecz, która jest przyczyną jego traumy, no to to jest takie i jeszcze tak nie traktując też poważnie samej ciebie. No bo też rozumiem, takie skąd wynikają takie komentarze i że one także łączą się często z takim założeniem, że skoro nie jesteś wierząca, to nigdy nie wiesz co tracisz, tak. coś, coś takiego, nie? że to nie wiesz, jak jest super w kościele, albo, e, albo je, ile daje, nie wiem, wiara w Boga. I rzadko kiedy ktoś gdzieś tam połączy różne fakty i założy, że no, ta osoba, która mówi, e, że ją to boli, że, że dużo przez to przecierpiała, może naprawdę wiedzieć jeszcze lepiej niż ty. co Z czym to się jest? Szczególnie a już na pewno wie jeszcze lepiej niż ty, co ona sama przeszła. No, to na pewno co czuję. No ja wiesz, ja tak by. Ja naprawdę byłam bardzo głęboko wierzącą osobom, ja nie byłam tylko religijną. Tak. Ja byłam bardzo mocno w tej duchowości chrześcijańskiej. I kim był na przykład dla ciebie Bóg? Że jak wtedy, jak, kiedy dorastałaś, kiedy wierzyłaś, jak, jakby z czymś się łączyło to pojęcie Boga? No, że to był jakiś mój przyjaciel, ktoś, kto się mną opiekuje, ktoś, to dla mnie jest, ktoś o mnie troszczy. Taka też rodzicielska postać trochę, no taka no, mega opiekuńcza, no, że Bóg był miłością, był kimś, kto mnie kocha. A masz poczucie, że cokolwiek straciła, odchodząc z kościoła? Początkowo miałam takie, no oczywiście, taki ogromny strach przed tym, że nie wiem, by stracę możliwości, jeżeli to jest prawda, życia wiecznego, spotkanie się gdzieś w przyszłości z bliskimi. No na pewno straciłam wytłumaczenie dla cierpienia, dlatego straciłam taką ogromną nadzieję i że która mnie że nie wiem, że spotkam się z moimi bliskimi kiedyś po śmierci, ale oprócz tego ja czuję, że, ogrom... znaczy wiadomo, później te rzeczy o życiu wiecznym i o tym, że pójdę do piekła już teraz zniknęły, no bardziej po prostu to, że brak tego tego pocieszającego, tej pocieszającej bardzo rzeczy, jaką jest wizja tego, że to nie jest koniec, to nie jest wszystko i jeżeli ktoś umrze, to poczku zobaczymy się. I to jest coś no wiadomo, dla, dla, myślę, że dla wielu osób, no większość osób mega trudne, ale oprócz tego tak ja czuję, że zyskałam o wiele więcej rzeczy. Zyskałam tyle wolności w głowie właśnie, no to o czym mówię, do po prostu życia po swojemu, do samej weryfikowania sobie tego, co według mnie jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. Do tego, że mogę, że czuję, że mogę sobie myśleć po prostu samodzielnie i sama stwierdzać čo moim zdaniem je ok, čo nie je ok. Także to jest naprawdę dla mnie przeniesamowite, i czasem mam po prostu aż takie. Czasem tak z, z, z nie wiadomo skąd przyjdzie mi taka myśl do głowy, albo nie wiem, jak przychodzę koło jakiegoś kościoła, albo jak się są święta, albo co, jakieś takie rzeczy, które gdzieś tam to przywołują. To często mam takie, jeżeli to jest takie jakieś delikatne, bo jeżeli jest jakieś takie mocniejsze, to akurat u mnie jeszcze dali, to się wiąże z tym, że chcę uciekać i nie, 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 nie. Ale jeżeli to jest jakieś takie lżejsze, to mam takie jejuś jakie to jest w ogóle wspaniałe, że już nie jestem czego częścią, jakie to jest wspaniałe, że już w ogóle w tym nie jestem, że nie muszę tłumaczyć tego wszystkiego sobie w głowie. Czy mogę sobie tworzyć w głowie taki obraz świata, jaki chcę, który jest zgodny z, gdzieś tam z moim kręgosłupem moralnym. Pogodziłaś się z tym, że może po śmierci nic się nie dziać? Myślę, że to jest dla mnie bardzo, no, temat śmierci jest okrutnie trudnym tematem. Nie musimy go poruszać. <laughs> znaczy nie no, czy się pogodziłam, nie mam, nie wiem w sumie naprawdę nie mam. Mm -hmm. Nie potrzebujesz tej odpowiedzi w tym momencie? Myślę, że nie potrzebuję odpowiedzi, ale no to dalej jest coś super trudnego po prostu. Mm -hmm. To jest trochę nowość, jak się człowiek dystansuje do kościoła, że nie musisz mieć odpowiedzi. To znaczy, jest nowość, dobrze, żeby nie była nowość, W <coughs> ogólnie dobrze mieć całe życie tą świadomość, czy się wierzy, czy nie, że na pewno pytania nie będzie się miało odpowiedzi, ale, ale to jest trudne, bo już nie masz nauczycieli, którzy ci powiedzą. Czy tego możesz być pewna? Albo niepewna. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek właśnie pod wpływem też wychowania w kościele takiego głębokiego zaangażowania zrobić albo powiedzieć coś, co dzisiaj tak wspominasz i że trochę żałujesz, że dzisiaj już byś się tak nie zachowała? Czy raczej nie masz takich flashbacków? czy znaczy wiesz, ja jak sobie teraz pomyślałam, na przykład o moich poglądach na niektóre rzeczy, to takie serio... <grym> No, nie wiem, no w sensie wie, że ja kiedyś, będąc tak mocno w takich wspólnotach religijnych, byłam totalnie osobą pro w sensie tak jakby mhm. przeciwną, przeciwną aborcją. I uważałam to za wiesz, masowe zabójstwa dzieci, co w ogóle teraz, jak sobie nawet o tym pomyślałam, takie Jezus ma. No mnie smaria, czy to jest dobre do tego, <laughs> dobry przerwnik w tym podcaście, ale to zostaje takie. N nic z tym nie robiłam, po prostu miałam, wiesz, takie, tak. takie poglądy. Przede wszystkim też nie rozumiałam zupełnie tego, jakby też nie, nie rozumiałam z biologicznego punktu widzenia. Przede wszystkim z biologicznego punktu widzenia, jak, jak, to, jak to wszystko wygląda. No i plus też to była tak bardzo mocna bańka, że w ogóle no nigdy nie spotkałam się z żadnym, wiesz, jakby kontrargumentem do takiej mm -hmm. rzeczy. To było oczywiste po prostu. Tak, to było po prostu oczywiste. No też na pewno miałam jakieś takie dalej, no takie trochę bardziej patriarchalne spojrzenie na świat, wydaje mi się, bo też byłam wychowana w takiej no w kościół... O, to było też rzecz, która mi super potem zaczęła przeszkadzać, jak wy... wychodziłam z kościoła, byłam tak w liceum na studiach, że tak, że kościół jest tak super patriarchalny. No ale sama też wiesz, jak byłam gdzieś tam w gimnazjum czy to też tak jakby, to nie było takie wprost, ale czułam czasem takie właśnie, wiesz, wszystkie teksty, że no, faceci są bardziej odpowiedzialni, konkretni, że facet to jest głowa rodziny, że kobieta ma, wiesz, e, zadbać o ognisko domowe. Nawet, nawet na, chyba jest jedno takie czytanie i teraz czasem jak jestem na ślubach i ono jest e, o tym, że, że kobieta... Mężowie, miłujcie swoje żony, żony, bądźcie posłuszne. Tak, coś no takiego, że bądźcie żony. posłuszne, albo że jak... Coś tam gałązka w szczepu. w szczepu. No w każdym razie, że takie no ogólnie postrzeganie kobiety jako tej, która się zajmuje ogniskiem do, mm. do domu, która jest cicha, pokornego serca, że to są cechy kobiet i to też po prostu już później mnie strasznie, strasznie na początku też oczywiście wpisywałam się w to i to było takie, no tak, jasne kobiety, one są te ciepłe, one są te czułe, a to ci są ci konkretni, którzy wiesz się opiekują, jesteś w sensie opiekują, tak dbają, nie wiem, finansowo, czy są mocną częścią rodziny. No i to wiesz, to też były po prostu treści przekazywane od no, malinkości, więc też gdzieś tam miałam później sama takie przekonanie, no ale to właśnie później czy to na. Widzę, czy na studiach coraz bardziej mi to też, no, oj, super nie pasowało. Ale to ciekawe, właśnie, bo tak jak sobie o tobie myślę i tak jak Ciebie znam, to Ty jesteś taką wrażliwą, ciepłą, spokojną osobą <gry> i teoretycznie mogłabyś się w tym no wpracować. Tak. Byłoby no, to, to jest, nawet tak. takie wygodne w pewien sposób, nie? Że, ale mimo wszystko, coś Ci w tym przeszkadzało. Znaczy się, tak, bo ja, ja, jestem, ja jestem, uważam się też za ciepłą osobę i taką raczej łagodną. Ale z drugiej strony jestem też bardzo konkretna i bardzo lubię, jak jest po mojemu, i bardzo lubię być decyzyjną osobą mm -hmm. i jeżeli ktoś nagle mi stwierdza, że no to mężczyzna ma decydować w domu, nie wiem, o finansach, o czymkolwiek, to jest w tej chwili to jest po prostu dla mnie tak absurdalne, a kiedyś wiesz, ja w czymś tak, w sensie w takich przeświadczeniach yy, żyłam, wiesz, tam gdzieś w tych wszystkich oazach, czy spotkaniach, czy wszystkim, bo wiesz, bo w tym wszystkim to też absolutnie nie chodzi o to, że nie wiem, że ma być tak, że teraz to kobiety mają być babami, tak się mówi? Tak, chyba, <laughs> chyba tak. Że, nie wiem, że to kobiety mają być takimi mocnymi babkami, one teraz mają być w ogóle, nie wiem, wszystkie kobiety mają być tym. Znowu, takie same, tylko w drugą stronę. Tak, tak, tak. To absolutnie nie o to chodzi. I tylko bardziej chodzi mi o taką wolność w tym, żeby każdy mógł być taki, jaki chce, i żeby kobiety mogły być silne, mocne, konkretne, i żeby to była normalna cecha, a nie nagle, że o, ona jest taka męska. Nie, ona jest po prostu mocną, twardą, konkretną kobietą i to nie jest męskość, to jest po prostu kobiecość. Tak samo, żeby faceci, którzy, nie wiem, mogli być mocni, silni, ale mogli też, nie wiem, być emocjonalni, być wrażliwi, płakać, przy każda osoba płacze, no come on. I żeby to nie było nie męskie, tylko płacz również jest męski. Jak tak opowiadałaś, to mi się przypomniała jedna rzecz, która, pamiętam, była dla mnie takim momentem, że miałam takie wewnętrzne, nie, po prostu jakby to już są jaja, to mm -hmm. już są jaja. Kiedyś pracowałam przez jakiś czas w takim portalu, który właśnie był katolicki. No i pewnego razu robiłam wywiad z takim małżeństwem, które jeździło po różnych tam wspólnotach w Polsce katolickich, może także chrześcijańskich, innych, nie wiem. I to była w ogóle para taka, która była rozchwytywana. To nie byli jacyś te ludzie, którzy czasem się tym zajmują, tylko bardzo ciężko było im znaleźć czas na, na rozmowę ze mną przez Skype'a. Się dzwoniliśmy i oni prowadzili takie jakby warsztaty, czy takie wykłady w tych wspólnotach, jak wygląda małżeństwo według Biblii? Czy jak powinno wyglądać mhm. małżeństwo według Biblii? I ja sobie pomyślałam, no, fajny tytuł, fajny, fajny tytuł wywiadu, więc idźmy w to. Mhm. Bardzo jestem ciekawa, co mi powiedzą. nie? To też jakby trochę tak już wtedy już zaczynały mi takie różne. Ja ogólnie zawsze chyba byłam dosyć krytyczną osobą wobec takich pięknych, wzniosłych stwierdzeń, ale stwierdziłam, że no zobaczmy, odkryjmy jakby, odkryjmy karty. I słuchaj, dowiedziałam się wielu przedziwnych rzeczy podczas tej rozmowy. Jedną z nich była opowieść o tak zwanym kompromisie małżeńskim. Mhm. Dokładnie zostało mi tak opowiedziane przez, przez to małżeństwo, że no zobacz, małżeństwa. Według świata, bo to też nie wiem, czy też się z tym spotkałaś, że tak w świecie. Świat, świat według. Przeciwko nam, że tak. tak, że, tak w że świat tego. i my, Kościół, że właśnie małżeństwo według świata, że kompromis według świata, tak zwany kompromis, polega na tym, że kobieta ma zdanie na jakiś temat, na jakiś, temat jakiejś decyzji, mężczyzna ma zdanie na, jakiej, na temat jakiejś decyzji, no i zdarza się, że mają różne te zdania. No i do czego to prowadzi? Do tego, że się kłócą. Bo każdy ma inne zdanie. Czy to jest fajne? Czy to jest budujące? Czy to ma sens? Czy tak mówi Biblia? Nie. Zatem Biblia mówi o innym kompromisie, o mądrzejszym kompromisie, o dojrzalszym kompromisie, który polega na tym, że. Kiedy małżeństwo ma decyzję do podjęcia, pierwszy krok jest taki, że żona przemadla sobie tę sprawę. Przemadlanie to też jest takie pojęcie typowo takie środowiskowe. <grym>, tak, 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 tak. <grym>, żona przemadla sobie tę sprawę, przemyśli sobie tę sprawę i przedstawia mężu, mężowi, jak ona uważa, że powinni podjąć tę decyzję. Mąż słucha jej, a następnie idzie przemodlić. Sytuację z Duchem Świętym, jakby porozmawiać z Duchem Świętym, z Nim uzgodnić sytuację i sam podejmuje hmm. decyzję po uzgodnieniu jej z Duchem Świętym. I nie ma tutaj mowy o konflikcie. To jest w ogóle genialne w swej prostocie, prawda? No. Bo także ta, to małżeństwo tłumaczyło mi, że to właśnie nie jest wspaniałe, no bo żona tutaj jakby, jeżeli mąż podejmie inną decyzję, niż, nie wiem, sugerowała ta żona, to ona nie może mieć do niego żadnych, nie wiem, pretensji czy coś, no bo ona przecież uznaje wyższość ducha świętego nad sobą. Więc ta konsultacja męża z duchem świętym, jakby sprawia, ona powiedziała to, co myśli o tej sprawie. No Musi oddać to w ręce Boga. Proste, no. I no. to był, powiem ci, to był ten moment. W którym moje wewnętrzne ja pierdole zaczęło się budzić z długiego zimowego snu. No wow, nie, no wow, wow, Piękna metoda. A zastanawiam się, dlaczego wiesz, dlaczego nie sugerują tego w drugą stronę, żeby mąż się tak jakby zasugerował, żonie Przecież żona tak samo może to uzgodnić z duchami świętymi. No wi widocznie tak mówi Biblia. Ja, ja szczerze mówiąc nie pamiętam już dokładnie, na jakie fragmenty biblijne oni się powoływali, ale to było tak. To było. są wiesz takie fragmenty, że kobieta jest mniej warta niż wół, więc. No. Więc tam jest wszystko i każdą tezę jesteś w stanie uzasadnić Biblijnie tak naprawdę. No, no. O to też była rzecz, która mi bardzo jakby przeszkadzała. Wtedy pamiętam, jak sobie tak próbowałam to gdzieś poukładać w głowie, że w Biblii jest tyle rzeczy i takby kościół bardzo wybiórczo nazywa jedne takimi, że no, że to trzeba wziąć przez pryzmat historyczny i tamten i że kiedyś się tak mówiło, ale że już się tak nie twierdzi że to był taki kontekst że, że to był w zupełnie innym kontekście tak, a tak. które rzeczy bierze zupełnie, zupełnie dosłownie, które są gdzieś tam zaraz obok tego, co stwierdza, tak. że nie to bierzemy bierzemy tak kontekstowo, już tego nie, nie bierzemy jako taką prawdę, totalnie słowo w słowo tak, ale jest część, część rzeczy słowo w słowo, część rzeczy nie, to było kiedyś totalnie, nie? tak jest przecież chyba z homoseksualnością, mm -hmm. prawda że mm -hmm. właśnie to jest gdzieś w Starym Testamencie tak, gdzieś tam tak, powiedziano, że jakiś, na bazie jakiejś też historii, sorry, ale nie jestem biblistką, ale te fragmenty tak, w były mi W incytowane... droga. O... Byłam laureatką o, konkursu biblijnego i kilkukrotną finalistką. Moja droga, to wiesz. Wow. Ja, jak sobie teraz pomyślę, ile, ile czasu. ja czasu w ogóle w tym spędziłam. W się sensie, wiesz, to jakby dla mnie te konkursy biblijny, to było ja się, ja się zawsze lubiłam uczyć, to było takie o, spoko, wiem, po prostu tam sobie czytam, uczę się czytam jakieś książki teologiczne, w ogóle potem do tego na te finały. Czemu? Nie <laughs> Czy nie mogłam wtedy iść na konkurs biologiczny? Może, ale, ale cóż, dzięki temu bardzo dobrze znam, nie wiem. Księgę rodzaju na przykład. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Też Cię, Dzięki, bo wiem, że, że to było dla Ciebie duże wyzwanie i że wyjście poza swoją strefę komfortu też i bardzo duża odwaga. Chciałam Ci za to bardzo podziękować, też w imieniu osób, które będą słuchały tej rozmowy, bo wydaje mi się, że też ta Twoja opowieść i Twój głos jest taki super ważny, bo. Jest tak bardzo pełen otwartości, łagodności i zrozumienia. Też chciałabym, żeby, żeby ten podcast niósł ze sobą tę prawdę, że często w tych rozmowach może będą jakieś oceny, jakby będą różne zdania, bo to są emocje, to jest cierpienie i mm. o cierpieniu jakby ciężko mówić, że nic się nie stało, bo jakby też nie o to chodzi, bo mam wrażenie, że wiele osób zbyt często mówi, nic się nie stało, nie? Ale z drugiej strony to nie, to nie ma uderzać w człowieka, który w tym kościele jest, bo on ma do tego prawo pewnie, i pewnie. ma prawo do własnej drogi i do własnej historii. No i właśnie właśnie też wiesz, jak ty o tym mówisz, to ja to jakby cały czas się, jakby przez te rozmowy się zastanawiam, czy ja kogoś teraz nie obrażam, <laughs> czy ktoś nie poczuje się Urażony w sensie, że wiesz, że na takiej zasadzie, że no na przykład często, wiesz, jak my sobie rozmawiamy o czymś czy coś, to jest takie luźne. My używamy swoich skrótów myślowych tak. i wiesz, że na przykład mam no, też taką, żeby wiesz, właśnie na przykład jakaś osoba, która jest teraz w i która się w niej świetnie czuje, albo no to co wiesz po prostu jest w kościele katolickim i się w niej świetnie czuje, że żeby, wiesz, ona nie poczuła się tutaj znowu atakowana, no bo nie. to jest każdego osobista decyzja tak. i osobista droga. I tak, tak. Bo tutaj się starałam mówić o moich, o moich doświadczeniach. No i, i też tak? ja jestem pełna wyrozumiałości dla tych osób, które tak. gdzieś tam jednak zostają, albo które gdzieś przez na przykład, które mogły mieć podobne lęki do mnie, ale na przykład. Nie musiały wejść z kościoła, tak, żeby sobie nie z nimi poradzić. Nie kościoła, żeby się z nimi poradzić, no bo pewnie, że się da. Znaczy, nie wiem, czy się da. No, możliwe, że się da sobie z tym mhm. poradzić, albo po prostu które jednak stwierdziły, że te lęki są mocniejsze, bo ja przez bardzo duży czas miałam, także po prostu te moje lęki były mocniejsze i dalej byłam w kościele. Tak. W ogóle to, to jest właśnie ważne, że każdy z nas ma prawo do swoich decyzji, do pozostania, do niepozostania. Czasem jest po prostu trudno, i to po każdej ze stron tej rozmowy, bo niestety ona potem przeladza się we strony jakby nie oszukujmy się, pewnie więcej niż 5 stron, może być 50, 500, 500 miliardów stron, tyle, ile ludzi, nie wiem, ile jest ludzi, ale bardzo ważne jest, i to jakby ja się sama tego cały czas uczę, że cudze emocje i cudze doświadczenia. Nie atakują mnie. To, że komuś jest, nie wiem z jakich powodów, nie znam tej osoby, jej życia i historii, do, jakby dobrze w kościele, ja to szanuję, okej, okay, masz do tego prawo, jakby to mnie nie atakuje. Ale właśnie to też często działa w drugą stronę, bo sama pamiętam, jak byłam w kościele i ktoś mówił, że odchodzi, to ja czułam taką wyższość nad nim. I czułam to, byłam tam, nie? Kiedy byłam nastolatką, tak się często pamiętam, na jakim jednym obozie, ja w ogóle harcerskim, że. Był taki facet, który mówił właśnie, że on w ogóle odszedł i tak jakby, no, krytycznie, krytycznie mówił o kościele, i czułam się taka okej, okay, możesz mówić, ale to chyba jesteś jakiś poraniony po prostu i nie poradziłeś sobie z tym. Myślałam to wszystko, co kiedy odeszłam z kościoła, usłyszałam o, o sobie, nie? Chyba to, że te cudze emocje, cudze doświadczenia nie są o nas. To jest najtrudniejsze, a jednocześnie, no, takie bardzo ważne. Nie wiem, czy się zgodzimy. Mm. Bardzo, bardzo się zgodzę. Bardzo, bardzo ci w takim razie dziękuję. Wszystkim wam również dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia w kolejnym. Odcinku. Dzięki, do słuchanie i dzięki, za do słyszenia. Idę, że robisz ten podcast, bo myślę, że to będzie kupaku kupa po dobrego. Okay.